Co roku w drafcie do NBA wybieranych jest 60 zawodników. Zanim któraś z drużyn zdecyduje się na wybranie konkretnego kandydata, dokładnie analizuje jego statystyki i doświadczenia. Oprócz specjalnych treningów przygląda się temu, co zaprezentują kandydaci na Draft Combine, czyli takim kempie, gdzie koszykarze przechodzą testy medyczne oraz wykonują różne ćwiczenia sprawnościowe i strzeleckie. Ja nazywam się Kuba Gwiazdowski i dzisiaj opowiem Wam o rekrutacji nowych zawodników do Waszych teamów. Zapraszam! Marcin Gortat, nasz najlepszy Polak w NBA, ostatni swój mecz rozegrał 5 lutego 2019 roku przeciwko Charlotte Hornets. Czekaliśmy ponad 3 lata, aż nasz kolejny rodak zasili szeregi najlepszej ligi świata. I tak 23 czerwca 2022 roku San Antonio Spurs z 9 pickiem wybrało Jeremiego Sochana. With the 9th pick in the 2022 NBA draft, the San Antonio Spurs select Jeremy Sochan. From Milton Keynes, England and Baylor University. Teraz nadchodzi moment, w którym to Ty chcesz rekrutować nowego zawodnika do swojego teamu. Zastanów się, czy chcesz kogoś, kto ma już doświadczenie w odzyskiwaniu faktur, czy może wolisz kogoś młodego, którego wszystkiego nauczysz. Przy doświadczonym zespole i dobrym trenerze wewnętrznym nowy zawodnik powinien w miarę szybko się nauczyć windykacji. Ważne, aby dobrze zaplanować proces wdrożenia. A jeżeli zatrudniasz kogoś z doświadczeniem, to tutaj musisz mocniej postawić na weryfikację jego umiejętności. Warto zwrócić uwagę na długość zatrudnienia kandydata w poprzednich firmach. Jeżeli często zmieniał pracę, dobrze, abyś dopytał go o to na spotkaniu. Ja zawsze zwracam uwagę na kilka umiejętności. Po pierwsze, znajomość prawa transportowego. Każdy, kto zajmuje się transportem, a w szczególności odzyskiwaniem pieniędzy, powinien wiedzieć m.in. jakie są terminy przedawnienia, kiedy będzie zasadne wystawienie noty za opóźnienie na rozładunku. To są skomplikowane rzeczy. Pamiętaj, aby dobrze przygotować szkolenia. 2. Język obcy. No tu chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Jeżeli wykonujesz transporty międzynarodowe, to osoba, która będzie potrafiła zawezwać dłużnika w języku angielskim, niemieckim czy też czeskim, będzie niezbędna. No a jak już mówimy o językach obcych, to też warto poznać specyfikę poszczególnych rynków zagranicznych. Ale o tym opowiem Ci w kolejnym odcinku. I teraz największa zagwozdka na spotkaniu rekrutacyjnym. Robić scenkę windykacyjną, czy też nie? Ja jestem w teamie zawsze robić. Zatrudniasz osobę, która opowiada Ci o swoim doświadczeniu. To nie ma lepszego sposobu niż sprawdzenie kandydata w akcji. Praktycznie nie spotkałem kandydata, który ucieszyłby się na scenę, ale dzięki niej odrzuciłem wielu, którzy opowiadali mi o swoim wieloletnim doświadczeniu, a w rozmowie tego nie było słychać. Jak to może wyglądać? Bardzo prosto. Kandydat, windykator. Ty, dłużnik. Podajesz podstawowe dane dotyczące faktury oraz podstawowe dane dłużnika. No i rozpoczynacie rozmowę. Pamiętaj, że musisz mieć założenia na taką rozmowę. Na przykład chcesz, aby cię zawezwał do zapłaty albo spróbował rozłożyć dług na raty. Dzięki scence zobaczysz też, czy kandydat windykuje nakazowo, czy jest w stanie wchodzić w ustępstwa. I żeby było jasne, to jest sztuczna sytuacja i Ty, jako prowadzący, odgrywający tego dłużnika, musisz wiedzieć, co chcesz zweryfikować. Dla mnie zawsze ważne było dobre otwarcie rozmowy, wezwanie do zapłaty i wejście w negocjacje oraz zakończenie rozmowy. Dla windykatora z doświadczeniem to podstawa, jak dla koszykarza dwuta. Co oprócz scenki windykacyjnej? Doświadczenie nauczyło mnie sprawdzać też umiejętności pisania maili lub prostych pism. Oczywiście, jeżeli praca tego wymaga. Zatrudniłem kiedyś pracownika, który świetnie rozmawiał przez telefon. Zrobiłem podczas rekrutacji scenkę, ale niestety nie potrafił pisać i konstruować zdań. Oczywiście na spotkaniu zapytałem go, czy wysyła też maile do dłużników i on to potwierdził. Jednak nie zweryfikowałem tego i wtedy uwierzcie mi, jak bardzo byłem zdziwiony, czytając korespondencję, która wyszła spod jego ręki. Jak takie zadanie wygląda? Dajesz kartkę i długopis oraz zadanie. Tłumacz dane dłużnika. Fakturę po terminie zapłaty. Napisz krótkie wezwanie z zapowiedzią sankcji. Niech Twój kandydat wykaże się kreatywnością. Możesz go zostawić na 10 minut, aby spokojnie mógł się skupić i napisać te kilka zdań. Pamiętaj, aby do procesu rekrutacji dobrze się przygotować. Zaplanować pytania, które chcesz zadać, przygotować scenkę i postarać się wprowadzić taką atmosferę, aby po drugiej stronie osoba czuła się swobodnie.
pomimo stresu, który zapewne jej towarzyszy. Rekrutacja nowych zawodników w drafcie to proces bardzo rozbudowany. Każda drużyna poświęca na niego bardzo dużo czasu, bo chce mieć pewność, że właśnie wybiera brakujące ogniwo do swojej drużyny, dzięki czemu będzie mogła powalczyć o mistrzostwo. Jeremy Sochan jest pierwszym Polakiem wybranym z tak wysokim numerem, także oczekiwania stawiane przed nim są ogromne. Ale sam początek jego kariery to będzie trening i nauka, nauka i trening. Jak już podejmiesz decyzję o zatrudnieniu kogoś do swojego teamu, to pamiętaj, aby zrobić dobry onboarding, przeprowadzić szkolenie wdrażające i obserwować, jak twój nowy gracz pomaga zdobyć ci mistrzostwo. Do następnego razu.